Thank you.
Wyznanie Jezus jest Panem,
Wprawdzie na tej ulotce, czarno-białej ulotce, dostaniecie także tekst modlitwy świętej Michała Archaniele, aczkolwiek wy ją odmawiacie w innej odmianie, więc bądźcie wierni tej odmianie, którą odmawiacie. My modlimy się nawet odrobinę inaczej, ale to nie przeszkadza. Ale pozostała część jest bardzo istotna. Na tej ulotce też znajduje się data, miejsce na podpis. To data wczorajsza, kiedy tu przy ordynacie powiedziałeś Jezusowi, że jest Panem Twojego życia. Wpisz tam datę, podpisz się i zostaw sobie w domu na pamiątkę tego wczorajszego wydarzenia, bo to ważne wydarzenie, że koronę z głowy zdjęliśmy i oddaliśmy ją Jezusowi. Natomiast kolorowa ulotka, ja poproszę, abyśmy teraz jej nie przeglądali, schowajmy sobie zapas suche, że tak powiem, w domu przyjrzyjcie, to przede wszystkim skrót tego wszystkiego są najistotniejsze podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, a więc niech ta ulotka także w naszym domu będzie, żeby można było też wyłuścić do tych treści najbardziej ewangelizacyjnych, które były tutaj napłoszone. A my należymy do szkoły nowej ewangelizacji. Ewangelia zawsze ta sama. Chociaż forma przekazania tej radosnej nowiny może być różna, dlatego nowa. Oczywiście, tak jak zapowiedziałem, po błogosławieństwie zapraszam na nabożeństwo, na ciąg dalszy. Ale to czas podziękować w tym miejscu, no więc ja też wam bardzo serdecznie dziękuję, że nie będę ukrywał, że bałem się dwukrotnie podczas tej rekolekcji. Po pierwsze, że z kamieniami nie wrócicie, ale po drugie, że we wtorek nie przyjdziecie, skoro w poniedziałek było tak długo. Jesteście bardzo wytrzymali, chwała Panu Bogu, że tyle czasu w Kościele, to długie kolekcje, naprawdę długie. Ale z drugiej strony, wierzcie mi, to tylko kawałeczek tego, co chcielibyśmy wam powiedzieć z serca. Kawałeczek. Ale to, co najistotniejsze, zostało powiedziane. I za moment Boże błogosławieństwo. Czy jeszcze gdzieś brakuje nam materiału? Czyli jedna kolorowa, druga czarno-biała kolateczka powinna się znaleźć w waszym ręku. Bardzo też was proszę, módlcie się za nas. Takie jedno amen. Wierzcie, jedno amen to wielka modlitwa. Bo jeżeli jest nas to taka wielorda, a każdy powie jedno amen, to zobacz ile tej modlitwy. Ale poproście też o modlitwie waszych chorych. Pozdrówcie waszych chorych. Bardzo serdecznie od nas. Pomódźcie się z nim. Pomódźcie się z nim tak od serca. Nie tylko znaną modlitwą pacierzową, ale tak od serca, swoimi słowami. Nie mówcie im wiele. Może potrzebują tego, żeby chwycić ich za rękę, po prostu z nim przez chwilę pobyć, by poczuli też tego Bożego Ducha, o którego za chwilę razem poprosimy. Książę Wyboszczą, prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dbajmy o Chrystusa. Amen.